Dobra, jak te widły są zepsute, to je odłożę. Czego ci do naprawy tam potrzeba? Co, jeszcze raz? Czego ci do naprawy potrzeba? Taśmy czy jakiegoś kleju. Bo muszę naprawić te widły. No mają naprawdę posrane obrażenia. Dobra, kanistrę wezmę z sobą. Butelki z wodą odłożę, na cholerę mi ty dasz. Mam przy sobie 4 już, no to... Po co mi ty dasz? Ja rozkręciłem wszystkie telewizory, jakie były tutaj. A jednak nie. Co ja będę mógł jeszcze oddać? Ja to głównie jedzenie, dlatego mnie to tak zajmuje. Ja już podjadę do tego, znaczy podjadę samochodem tutaj. Dobra. Idę. Ty, te lampy też można rozkręcać. Można. No. Bierze, rozkręca całą lampę i wiezie sobie normalnie ten. Albo nie, nawet lepiej, chowa do kieszeni całą, nie wiem jak, po prostu. I ten. I sobie wiezie na ten. No. No ale nie daje to zbyt dużo rozkręcenie, powiem szczerze. Wiem, że więcej będzie dawać. No cóż. Dobra, tu jest ta stacja, widzę, że tu jakieś zębiaki jeszcze są niestety. Rzodkiewka, zleżały. No to chuj. Dobra. Jedna rzecz się zderzała. Idę w twoją stronę. No i się idę po ten samochód. Dobra. Zabierzemy wszystkie narzędzia, które tam są. Jedzenie pewnie też. Trzęsienie ziemi. A, to było trzęsienie ziemi w takim razie, to co wcześniej mieliśmy. Skip. To może być coś takiego? No najwidoczniej tak. Bo ja tu podejrzewałem, że to jest trzęsienie ziemi, ale tak mówię, kurwa, wyjdę na debila. To nic nie mówiłem. Czy bardziej brzmiało, jakby się ten, jakaś lawina zsunęła, ale... No. Powiedzmy, że to streaminguje po prostu bardziej. Dokładnie. Ale teraz ten kilofan wyglądasz tak... Kurwa, nie wiem, jak jakiś taki... Górnik-żołnierz. Dobra, podjedziemy sobie tam. A jakbyś mógł, to weź mi rzuć jakąś broń do tego. Łom chcesz? Na siedzenie czy coś. A ono ma duże obrażenia? No tak w sumie nie bardzo. Ty, ale to nie patrzyłeś, czy tam są jakieś bronie w warsztacie? No właśnie patrzyłem, ale tam tylko sierp znalazłem jako fajną broń. Bo tam głównie młotki są i śrubokręty. Ja byś źle pojechałem. Czemu to skręca samo z siebie, kiedy prosto do tyłu? Kurwa, z tą przyczepką naprawdę jest ciężko wjechać. Jakby w każdej grze tak jest z tym. Że to tak se samo skręca. To jest stacja benzynowa, to wszędzie... Trzeba będzie napełnić to wszystko. Zasiadam, wolę w ogóle te spodnie. W bagażniku. Bo do mnie coś idzie. Idzie? Idzie. Dobra, weź go dalej. No, jeszcze nie wolno. Coś tak słabo szło. Celownik optyczny, kurde. Jak zamontujemy to sobie do snajperek. Gili, shield założysz i tam w lesie się ukryjesz i zastrzelisz. Będę polować. To zabije? Czy zastrzelę? Typiarzy. Dobra, bo ja usłyszałem papieża. Co?
Dlatego byłem równie zdziwiony, co i ty. Dobra, już na nie. Ja powiem, to ja się nie przejęzyczam, ja powiedziałem tych typiarzy. Ale papieża też może być. Nie no, nie będziemy strzelać do papieża. Tak mi papieża. Idź ty zły człowieku. Ty, siekiera strzecka ma... W sumie też nie za dużo tych wrażeń. No ale siekiery nie chciałbym marnować. No to lepiej na drzewo. Próbuję podjechać tu pod stację, zobaczymy czy możemy to napełnić. Idą zombie. Nie widzę nigdzie. Zatankuj zbiornik przyczepy z pompy. Na dole idzie. Ty, to się całe tankuje. Depuj mnie, tylko weź mnie teraz przy depuj na maksa. Ale sierp się mocno niszczy, ja pierdzielę. Że jest? Bo ja dopiero mam jedną kreskę. Taką malutką, jest. Tankowania. Jakaś misja. Ja pierdzielę, ile będziemy mieć tego paliwa. Ufam ci skip, naprawdę. Widziałeś jak wybijałem hordy. Dobra, ale to przynajmniej wiesz, poinformuj mnie, że coś się dzieje, nie? Żeby znów nie było dobra. Tak jak wtedy. Bo ja tu tankuję i tankuję. Dobra, dobra. Ja pierdzielę, ile będziemy mieć paliwa. Przecież my już do końca gry nie będziemy musieli nic zrobić. Ile kresek? No, niedługo będzie połowa. Ale, no dobra, jest jedna czwarta, nieważne, nawet nie połowa. Jedna trzecia już w tej chwili nawet. Jak mi się rozwali sierp, to będzie gorzej, bo będę musiał korzystać z młotka. Dobra, ale wiesz, to masz przynajmniej sprawdzić, żeby mnie informować, żebym ja mógł w razie czego przestać i dopiero... Dobra. Wiesz, my całą stację opierdolimy z paliwa. Złodzieje paliwo. Coś pięknego. O nie, kiedy ten odcinek wejdzie na YouTube'a, ale już powiem, że 6 kwietnia na Epiku będzie do zgarnięcia Dying Light 1. A to masz. Enhanced Edition, także chyba wszystkie dodatki to są. Mhm. Jestem pewny. Znaczy The Following jest zwykły. Ej, ale w ogóle graliście w The Following, no nie? Ja przelazłem tą grę 6 razy. W The Following 2. Aha. Nie, mi się znudził The Following. Jest okropny. Jest okropny, totalnie kurwa okropny. Do The Followinga miałem chyba z 7 razy podejście i ani razu go nie skończyłem. Dopiero raz ze znajomymi go skończyłem i drugi raz na serii na YouTubie. Ja nie wiem, ja nie mogłem jakoś tego skończyć. Ja sobie pograłem chwilę z kolegą, bo mnie namówił. A miałem The Followinga, bo mi kupił akurat mój brat na urodziny. No ale nie mogłem, po prostu takie nudne, taka kulawa fabuła i w ogóle. A to jeżdżenie samochodami. To jest dramat. Skurwa agonia. Jestem tego samego zdania. Czy ty mnie pilnujesz? Pilnuję. Po prostu czasami też jak widzę, że nikogo wokół nie ma, to sobie ogarniam aż eku. Końcówkę. Czekaj, się tak rozejrzę z boku. Dobra, zatankowany. Luzik. Wszystko do pełna? Mhm. Kurwa. Ej, tankujemy jeszcze do pełna samochód od razu? No ba. Ty tylko w tej chwili... Tu jeszcze do bagażnika możemy coś wsadzić w sensie. Masz jakiś pusty kanister? Nie, ja napełniam. Chciałem zobaczyć, czy da się z tego napełnić. Zatankuj ze zbiornika przyczepy. Dobra, to napełnij. Teraz ja ci popilnuję.
Idzie jakiś zombie? Idzie. Dobra, ufam, że mnie obronisz. Na razie cisza jest. Nie wiem, czy ja dolałem jeszcze... Chwila. Aha, ja dolałem już na maksa. No w ogóle gdzieś śmietnik, chyba jeden kanister, bo nie widzę go nigdzie. Wziął kurwowy parowóz. A nie, mam go w ręce. Dobra, to jeszcze dodaję na maksa. No już to wszystkie zębiaki wytłukliśmy w okolicy, powiem szczerze. Obklirowaliśmy tą stację. A benzyny mamy tyle, że nam styknie do końca gry. I to na pewno. Próbuję tutaj stację otworzyć. Otwarte. Ja póki co pozostaję przy samochodzie. Rurki z krębem, suszone mięso. Ty w ogóle ty dajesz ten łom mi gdzieś? Nie, mam właśnie go przy sobie i ogólnie go używam. Ale zaraz ci mogę go wrzucić. On ile ma damage tak na pasku mniej więcej? Zaraz ci powiem. On ma... 1/3? Aha. No słabawy jest. To nie, bo sierp ma już większy. No właśnie. On ma prawie połowę. Ile tu żarcie jest? Ja wchodzę na chwilę do samochodu, muszę wypakować te kanistry z benzyną. Papierosów. Ja mam kolejny kanister wylejczego. Znalazłem. Zobaczę siebie w hełmie lotniczym. Nie jest jakiś super. Zobaczę. I schowam te kanistry. Dobra, to jest znów na stacji sporo jedzonka. I żelki, misie, gumisie, tycera, torebki papierowe. Bier. Papierosy 40 sztuk, no to i fajków mamy sporo. Jezu, ja tu słyszę ciągle konia. Konia? No. Jego kurwa konia ty słyszysz? No, teraz wronę. Konia i wrony słyszę ciągle. I szeleszczenie tego liści. No wrony to jeszcze rozumiem. Ale konia kurwa słyszę, naprawdę. Z niebie jest coś nie tak już. Kurwa, jak mam ci udowodnić, że słyszę konia? Co mam ci nagrać? No nie no, ja ci wierzę, no ja słyszałem głosy ostatnio. Co? Nie pamiętam kogo to było. Może, że ci chodzi o to, jak mi się przyciszył mikrofon. A, chyba tak. No, to chyba było wtedy. A. Is that a nuke? Oh, great. Ło, to nieźle przejebało teraz. No. Jebło aż miło. Dobra, podjadę bliżej tej stacji, to wypakujemy całe żarcie. Dobra. Wylazłeś? Nie. Dobra, kanister na benzynę, to nie potrzebujemy. Suszone mięso, rurki z kremem, czekolady, orzeszki. Kretia. Chipsy, cola, gramy w Lola. Lol jest dla wiesz samych kogo. Wiem, już to mówiłem. Dobra, idę pakować to żarcie. Ty, ale po co tyle tych spodni wojskowych? No, jak się zepsuje, czy coś. Aha. Master samo przylepnę, to nie biorę. Sprawdzę siebie w hełmie lotniczym. Ten hełm, co ja teraz mam, to trochę dziwnie wygląda, tak sobie zobaczyłem właściwie. Ten hełm lotniczy, czy toczek?
toczek. Chyba lepiej niż ten dom lotniczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem właściwie. Obydwa wyglądają dziwnie. Wojskowy jest chyba najlepszy. Nie no, chyba już wolę w tym w lotniczym. As you wish. Kurde, ile jedzonka, czekolady. Ekstra. Ale żadnego alkoholu jeszcze nie znaleźliśmy. Czemu muzyka jakoś się tam... Wyciszyła, nie? U mnie właśnie się podgłośniła i myślałem, że mnie zombie z nos. Nie, to u mnie się wyciszyła. Ale plastrów nie biorę, już mam za dużo tego wszystkiego. No pewnie chyba też nie bierzemy, i tak no mamy za dużo. Bierz, przydadzą się, spokojnie. Dobra, to zero. Przynajmniej ja zbieram napoje. Ołówek, komiks można wziąć. Burrito! Jesteś głodny? A nie. To są dwa burrita. Ja sobie jedno zjem, weź sobie i ty jedno stąd. Daję sporo, 25 głodu i minus 10 przygnębienia. Omnom. A ja myślałem, że to piwo będzie. Bo to wygląda na zgrzewki takie. Lodów chyba nie bierzemy, co? No nie wiem, ja brałem. Bo to się tak zaraz roztopi. Nawet jak się roztopi, to i tak to samo to daje. Ja sobie biorę. Najwyżej wywalę potem. Jak wolisz. Znów jakaś lawina, czy inny chuj. A się słyszy. Tym razem to nie jest nikt na 100. Czekaj, mam ponad 30 napoi w puszce, ja je pakuję. Jasne. Kurwa, ile to ma kolory, ja pierdolę. Lody? No. No widziałem. Wiesz, że nie zwracam uwagi na kolory. No to źle, bo tam masz wagę w informacjach. No i tak moja postać ten ma tam otyłość czy coś tam. Ile masz wagi w informacjach? Okej. Okay. 93. No to 85 i perk zniknie. Lepsza kondycja, chyba więcej siły nawet. No, to się tam ogarnia. Dobra, zamykaj to. Jeszcze po te narzędzia skoczymy. No to jak będziemy gdzieś w jakimś safe zone, to po prostu ćwiczenia probę. No to nie jest głupi pomysł. Kondycja przy okazji poprawi. Na siłę i inne takie. Jakiś drzwi jeszcze. A póki co to i tak muszę sobie powpierdalać. Linę wezmę, by się może przydać. Młotek chyba już na razie nie musimy brać. Butla z gazem, nie są razem. Gaz z butlą. Limit natężat został dzisiaj wykorzystany. Że co? Limit natężat już został dzisiaj wykorzystany. Dziękujemy. A który i tak to powie. Jakbyś go nie znał. Tutaj jest, ale nie, motyk kamierski słaby. Piła i lina.
Dobra, idziemy. A ja muszę sobie zapalić w ogóle, bo ja mam strasznie teraz postać taką no, niefajną. Potrzebujemy jeszcze podnośnika do samochodów. Żeby podnieść agregat. Smutek mi się pojawił, od razu zniknął po tym jak zapaliłem. Ej, a do bazy wojskowej jeszcze będziemy iść? No ba. By się przydało, właściwie ja muszę mieć kamizelkę. Tylko tak... Problem jest teraz taki, w naszym wypadku, że... Nie mamy... żadnego miejsca na bazę. Nadal twierdzę, że tamta miejscówka jest słaba, bo nie ma dobrego dojazdu do niej. No, znaczy no jest dojazd, ale jest długi i ciężki. No właśnie. Tego nie wiem, co z tym zrobić. Tutaj jak zobaczysz na mapę, na północ, delikatnie, koło tego miasta, jest dużo takich właśnie akwenów wodnych, nie? Zobacz co. Na północ? Mhm. Od razu, jak jesteśmy tutaj na centrum, to masz delikatnie takie akweny. Ewentualnie po prawej stronie i w dół trochę. Masz kolejne miasto nieodkryte. I tam jest taki duży basen. Tak, widzę. A ja w ogóle tutaj zaczynałem od tego miasta. I dużo tam zombie jest? Nie, bo ja nie wchodziłem ogólnie w centralę, ja tylko tak po boku. Widzisz, to takie małe budyneczki, które są takie brązowe jakby trochę. Takie w szeregu? Czy kremowe. Tak. No. Ja po nich plądrowałem, tylko nie wszystkie, ja takie najbardziej po boku. To co, próbujemy zobaczyć tam do tego zbiornika? Można. Tu moja postać wylazła z samochodu i tak się stała, jak te widły w gnoju. Jak te widły, które muszę naprawić. Ja mogę zostawić ten agregat. Ile on waży? 40 kg waży, nie, to nie mogę. I ten samochód ma teraz problemy z jechaniem, nie wiem czy widzisz. Jest no, ociężały. Turcja, jak tam ogólnie rozgrywka? Super! Dobrze leci. Ledwo na dwójce. Zatem, że wszystko, wybucha wokół, to jest okej. A ja właśnie. Jakby ktoś strzelił w tą przyczepę, to by wybuchło? Halo? Wybaczcie, ale jak zwykle coś ode mnie kurwa chcą. Chcę może na nawkę wyjść. No, nie wiem czy w szczególności jak się samochód prowadzi. Da nie to obchodzi, myślisz? Dobra, kieruj do tego zbiornika wodnego. No, nie mogę. Do kolejnego sklepu trafiłem, a w nim sam alkohol, żadnego jedzenia. Zaraz będziesz miał skręt tak jakby w górę, tak w lewo. Zaraz przyjdę ile? No już właściwie. Będziesz miał chwila. No i tu już będziesz miał. No i tu skręt, no i tu jest droga prosta, ta. To przejechałem już, tak? Przejechałeś. O, widzisz tą szarą dróżkę, to jest to. No i tędy jedziesz. Wiesz, no i tutaj ciągle droga prosta. Aha, faktycznie. To będą jakieś budynki w teorii. A nie wiem, czy ja chcę to wszystko plądrować. Będzie pewnie dużo zombie. Już boję się, że mając tą przyczepę... będzie nam ciężko tam eksplorować. No na pewno to. Jakaś dróżka była sierp jebany ten mod.
Ej, właśnie! O nie, ja mam sierp i no. Dobra, wiemy, sierp i młot. No, nie wiem, czy mogłem to powiedzieć, więc tam. Komunista. I rewolwer. Akurat z jedną kulą. Nie, no nie, z jedną, z sześcioma. Nie pytaj, co zrobiłem. Znaczy, no, zrobiłeś to, co ja bym pewnie też zrobił. Zrobiłem. Tylko, że ja bym jeszcze wydarł mordę. Celowo nie chciałem przyjebać ten samochód. Się nie dziwię, no chyba to już lepsze zjechać z drogi na chwilę niż przyjebać. Ten są zombiaki pierwszy. Jest motor. Jest horda. Ja jadę z tym zbiornika. Czekaj, co? Dobra, tu jest elektrownia. Jędrowa. Chyba trochę ich tu jest. Co to jest? No, trochę jest za dużo chyba. Odjadę tu i spróbujemy ich zabić na to. Tak, to jest trzęsienie ziemi. It's that an earthquake? Faktycznie. No to trzęsienie ziemi. Ja muszę postawić ten agregat. A ty jechałeś z agregatem? No bo inaczej nie mógłbym go, wiesz, wziąć. Ale wiem, ale jakim cudem? Czekaj, kilo, użyj oburącz. Daj mi chwilę jeszcze. Dobra, odejdź się, muszę zapalić. Uciekaj. Chodź tu na światło, tu gdzie samochód, wiesz, nam pali. Kurwa, no pal szybciej, debilu. Skip, nie daj się zabić. Nie da się zabić. Tą są broń. Policjant. I kamizelkę ma, o. Kurwa, broń nie mam już. Młotem was, kurwa. Ty, ja trzech mogę naraz napierdalać. No bo masz długą broń. Pomóż mi. Ja mam naprawdę problem. Weź sobie tą kamizelkę. Młotem. Dobra. No miałem jedną dziurę, ale to luz. Ale to i tak lepiej mieć niż nie mieć w ogóle. No to, no to. Sobie zegarki pozbieram jeszcze, póki mogę. Widzę, że idzie zombiak. Jezu, ale stres miałem. Bo ja stres nie radzę, bo ja mam całą broń strasznie. No ja sobie tabletki uspokajające zbieram. Ej, można konia spotkać? Tak. No tak? No gdzie? Kurwa, szkoda. Ja sobie pojeździł. Są tylko jedne zwierzęta tutaj. Jakie? Aha. Aktor. A, że... Nie mówiłem Turcją, no tobie spokojnie. Ja myślałem, że tu powiesz o zombie. Pompa do kół. Już na 100 zombie. Mówisz o moim teammate'cie. To co? Nie wiem. Tak, okej, jestem z tym. Wszystko, co tu jest powiedziane w formie żartu. Żołnierz z kamizelką policyjną. Ja też mam kamizelkę policyjną, patrz. Widzisz? Tak. Okej, ja już mam porwaną. Ja myślałem, że ty może zostać użyte przeciwko tobie. Nie boję się tego aż tak. Aktor wie, że sobie żartuje z niego. On sobie żartuje ze mnie. Ej, tak, jakby sobie z taką hordą radzimy, już to jest fajnie. Tam ma jeden policjant broń na sobie. O. Czekaj, to jest najlepsze to, że jak walę z tego kill-offa, to z automatu wpadają mi się siekiery. No git. Chodźcie, chodźcie, gnoje. Tutaj! Ej! Radzisz co? Postaram się. O, doszło mi wpada. Dobra, to ja ci nie pomogę, bo ja muszę zejść. O, jest earthquake. To nie earthquake. A może? Nie? Może? Dobra, masz rację, Erwik. Uważaj, bo tam jeden ci chyba poszedł. Tak. Ale i tak jest przykrzy.
zdenerwujemy ten elfku. Czemu? No to dźwięki takie. Dobra, podwójny rewolwer i strzelba JTS. Akurat strzelby nie mieliśmy. Masz podwójną kaburę? To. Ja u doktora mam. Co masz doktora? O doktora. O doktora. Ja słyszałem doktora. Też doktora. Leczy samochody. Doktor aktor. Ty skierowałbyś mnie na chwilę, bo ja muszę ten zamknąć okno. Tak, tak, śmiało. Chcę się zasłonić ze sobą. Turcja, ty masz 455 kili? Się nie wyjebałem, znaczy czekaj. Jestem? No, powtórz. Co nie zrobiłeś? Nie od zombiaku. Co się działo? Nie, tak patrzę, że ma 455 kili, mówię, Turcjan, co ty tak dużo kili masz? O Jezu. A on do mnie mówi, że jeszcze się ani razu nie wyjebał. Po prawej też jest horda. Kurwa. A nie mam broni. To jest sobie zabawne, bo jak mi gdzieś idziemy z aktorem. Uważaj, bo jest... Na looting? No. To aktor bierze z tym kijem baseballowym, idzie na hordę, on tam sobie wybija ich wszystkich, a ja sobie po kolei ich biorę i każdego butem zgniatam. Uważaj. Cię odwracam, a aktor po prostu ten, w tych zwłokach leży dosłownie. Jak on ma mniej ode mnie, to ja nie wiem. Nie pierd! Nie, no please! Kurna mać! Zginąłeś? No nie! Naprawdę zginąłeś? No. Jak tyś to zrobił? No słaba broń. No ale to po co się na tą hordę kurwa pchałeś? No wziął mnie znów. Pamiętasz jak mnie jeden popchnął wtedy i ten? No to tu znów było tak samo. No to... ładnie. O Boże! Czekaj, powiem ci gdzie masz się zrespić, okej? Okay? Dobra. Kurwa, jaki ty zgubi bug z tym samochodem. Musiał się tutaj zrobić, no. Ale ty możesz chyba się ze mną zrespić. Nie wiem. Na samym dole. A, mogę, no. No to dawaj. Chwilę poczekam. Kurwa. A mnie wziął zaskoczył. Ej, no nie, no! Co? Kurwa, zrespiłem się. Znów parzysz? No i... Super, ugryzienie. No to już zginie, nie ma sensu. Odjadę gdzieś dalej po prostu. Dobra. Myślałem, że ty się teraz pisz stricte koło mnie. I powiem, że się zresp. No dobra, możesz próbować. No ja żeś to zlamił. Zespiłeś się gdzieś koło mnie? Dobra, rozpię się. Znów się chyba zrespiłeś tam. Znów mnie prawie ugryźli. Już? Teraz? Nie, znów. W sensie prawie. No bo ciebie kurwa zrespiło tam, w tamtym miejscu. Dobra, widzę mojego trupa. Ale nie doszedłem go chyba zabić. No wiem. Ale mam tu młotek, spróbuję go ponieść na szybko. Nie przyczepa mi się... Nie zdążę. No to poczekaj tam, zaraz wrócę do ciebie. Dobra, zabijesz go i zlutuję sobie. Doszedłeś jeszcze chwilę uciekać? Tak. Ja zostawię tą przyczepę przy wyjeździe i potem się po nią wrócimy. Okej? Okay? Dobra. Serio, jak można u mnie słuchać też, ale...
Dobra, trudno. Daj, czego cię wytnę. Dobra. Odczepią. Jezu, tak dobrze szło. Nie bałeś tej topozości. I skip znowu zero fragi. Uj, fragi mnie nie obchodzą aż tak bardzo. Bardziej mi obchodzi teraz, żeby odzyskać przedmiota. Widzę moje tłupa. Jadę. Jest git. Bardzo szybko jadę. Możesz w niego, albo nie w sumie, bo go podziuronisz. Wow. Rozbiłem szybę w samochodzie. I jednocześnie się alarm w tym samochodzie odpalił i syrena zaczęła być. Kombo, kurwa. Pierdalam! Wiesz, fajnie byłoby to tak zrobić, żeby każdego zabić zombiaka, ale żeby zostawić tego wojskowego. Albo po prostu w nich wiesz, nie wiem. Nie, nie wiadę w nich, nie wiadę w nich. O. Ale ty nie idź w moją stronę, amigo, bo jak one mnie kurwa obkrążą, to ja będę miał problem. Dobra, twój trup już jest trupem. Tak. Umarłem drugi raz. W sensie mój trup. Teraz w moją stronę możesz już iść. Goni mnie jeszcze mój, no, sobowtór. No, tak dosłownie mnie goni to. Bo sam. Może z dwoma typami. Ja muszę sobie wziąć na szybko środki uspokajające. Dobra, zostawcie mi. Jezu, znów chcę horda. Ty możesz przestać się kurwa nagabywać. Ej, co? Nagabywać, w sensie tutaj... O, dupa, 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 dupa. Dlatego sobie musiałem widły naprawić. A jak ja ten mam... diabeł z widłami. Inną bronią nie potrafię. Ja już mam zadyszkę, więc... Ile weź, pouciekaj przed nimi. Jak będę ciągle chodził, to się zmęczę w końcu. No ale i tak chodzisz. No to. Kurna, mnie popychają. Znów mnie popchną na siebie. Idź w moją stronę już. Ciągle żyje? No nie wiedziałem o tym. Twój sobowtór. A, bo to ty jesteś, ty. No co? Bo to wtedy, gdy się zrespiłem i od razu mnie ugryźli. O, w końcu. Swoje włoki. Kurwa, teraz ja sobie sporo nabiłem tego. A no fuck. No ale przynajmniej wytłukliśmy całą hordę tutaj. A to też fakt. Znaczy no w sumie ty wytłukłeś. No ale ty robiłeś jako wabik. Samochód chyba jest odpalony. Musisz go wyłączyć. Czuję się, jakbym teraz lutował kogoś we Skype from Tarkov. Ale lutujesz samego siebie. No. Jezu. Zombie się chyba zrespawnił, bo taki wrzask był. To nie był wrzask.
Ale tam jest ich jeszcze trochę. O, lody zgniły sobie i to dużo nawet ich zgniło. Ale co? Lody. Wywalaj. No wywalam. 18 lodów, ja pierdolę. A ale w tej grze na 100% nie ma czegoś takiego, że może zabraknąć totalnie jedzenia, ono się ciągle odradza, no nie? W jaki sposób się odradza, nie rozumiem? Że w jakichś miastach czy coś. Nie. Nie? Uh-uh. O kurde, czyli tu trzeba ten... No po to masz jeszcze ryby. Jasne. Masz jeszcze właśnie plantację. I to jest piękne właśnie w tej grze. O ty kurwa, mędy jedne. Dobra, to smutek to sobie wezmę. Kuźwa, tak pięknie jestem. Przynajmniej trochę schudłem. Kurna, ale mam teraz słabą ochronę, bo mnie pogryźli wtedy i w ogóle wszystko mi się tam stało. Ja muszę zobaczyć, gdzie to było. Na dole. Tragedia teraz tam jest. Ten mój strój to... No to nic już nie jest właściwie. A mi się chyba w ogóle wszystko zresetowało, no nie? To znaczy co? Jakieś umiejętności. Tak, no to jest nowa postać. Po prostu jesteś nową osobą. Słabo. To tutaj w tej elektrowni jesteś? Niżej. A, jeszcze niż. Tędy chyba nie przeskoczy sobie. No, nie wyskoczy sobie. Kolejną hordę tłukę. Już zadyszkę. Już... Słaby organizm. Jak mnie znajdziesz, to mów. Zapalić jeszcze. Gdzie to jest? To jest jeszcze bardziej na południe. A spodnie nie mają dziur w ogóle. W ogóle? Pierdziele, kurtka, 6 dziur. W ogóle nie mają. Rękawiczki mają jedną. Na bokiem przejść przez las się nie ma sensu w ogóle pchać. Dobra, chodź w moją stronę już. A przejść tędy. Nie idę. Koło tych domków. Kurwa, mnie gonią jakoś. Dobra, powybijam ich, żeby tam... Dasz radę? No 5. Prądu nie ma! O, no właśnie, tak coś mi się wydawało. 12. Czyli po 42 dniach, tak? 43 nawet. Kurwa, ten młotek nic nie zadaje. Klepie i klepie. Mam ci pomóc? I ciągle żyją. Mógłbyś właściwie. Nie, dobra, wybiło już w końcu. Dwóch zostało. Nie zginę. Jeden. Jakiś magazyn? Ty tu jest w pół w sumie baza zrobiona. Dla nas. Serio, ten kurwa...
młotek to jest takie gówno. Niby obrażenia jakieś tam ma, ale nic w ogóle nie zadaje. Serio, wydaje mi się, że z długopisem bym lepiej napieprzył. Zawsze możesz spróbować. Jakby się wydarzyło, żebym zabił na hita. Sześć dziur to... Na pewno ci nie pomagać? Nie, no nie musisz. Dwie dziury to kamizelko. T-shirt nic. Farba, gazrurka. To jest gazrurka, jakbyś chciał. A jaki damage? No, 1/4. A nie, dobrze, to nie. Kurwa, nic tu nie widzę przez ten jebany dach. Ale to są jakieś budynki w budowie, moglibyśmy je wykorzystać do własnej budowy. Ano. Kontenery? Ej, naprawdę, to nie jest zła miejscówka. Las jest niedaleko. Górki z piaskiem? Co to jest? Nie. Oj, oj, oj. No i wszystko tak stracić, wszystkie umiejętności. Skrzynki są, które moglibyśmy też sobie wziąć, przywłaszczyć. No chuj, trudno. Nabijesz sobie jeszcze. Nabiję, nabiję. Ale nadal szkoda, bo już miałem tak fajnie tam z tymi ogarnięte. Ty, i tu jest płot! To jest całe osiedle. Ej, podoba mi się ta miejscówka. Odpocząć. Stolarstwa się uczyłem, ale to już chuj, to przecież jesteś stolarzem, to... No. To nawet na chuj tego się uczyłem. Ty jesteś tak w ogóle? Przeszukuję sobie domki. Ale w którym? Raz po raz. W którym miejscu? No tutaj jakby to powiedzieć... Tak blisko tej elektrowni. A, wiem. Wiem tutaj, co się teraz patrzy na niego. Nie wiem, gdzie się patrzysz akurat. Koło niebieskiego samochodu. Chyba tam. W ogóle jakieś baraki są. Które da się w teorii nie otworzyć. Strażnik leśny z maczetą. Tak? Nie. Wydawało mi się. Chyba. Miał tylko nóż wbity. No, wyglądało to jak maczeta. No, te noże takie długie. No. Też mnie to zbejtowało. No, drugi jest nóż kuchenny. Tamstwo. Pry open. Było otwarte? Nie. Wow, to jest...
A, to jest drewno, którego się nie da wziąć. No, w sumie żadnego problemu nie jest. Nie ma to z tym, że zdechłem, ale nadal mi szkoda tego, że straciłem umiejętności walki włóczniami. No, to jest najgorsze. No. Destylarstwo to tam chuj, ale... A przynajmniej schudłem. No wiesz... Po prostu trzeba bardziej uważać na tym razem. No też taka sprawa, że tak chujowa broń. No prawda, no to pokazuje, że to zadaje, ale to nic nie zadaje. Kurwa gówno. Bo tylko drewno, to wiecie wy co? Nictwo. Jeszcze to, że te zombie się stały jakieś chyba kurwa mądrzejsze. One biorą, popychają mnie na siebie. Znaczy nie, no po prostu jak one się w ciebie wpierdzielą, no to nie masz szans tego przeżyć, nie oszukujmy się. No cóż. Dobra, usiąść na ziemi. To było coś w tych domkach, czy nie? A, jakieś takie średnie rzeczy. Wezmę sobie nóż. Moja postać nożami się umie posługiwać, w sensie takimi krótkimi broniami ostrymi. Bo psychopatą jest. Ja już mam tak, jeżeli chodzi o siekiery, to drugi poziom. Zaraz jazda pojazdami, drugi poziom też mi skoczy. Chyba poziom piąty, robię szóstkę. Konserwacja prawie poziom drugi. Długie ostrze, poziom trzeci rozpoczęty. Nie jest źle. Dobra, czyli tak, prąd już jest za nami, że tak powiem. Zaraz wodę na pewno odetną. Nie to. Niewesoła sytuacja. Dobra, chodźcie następne. Zombie, kto mnie w ogóle olał, bo stwierdził, że nie ma szans. O, widzę cię. Tam jeszcze dwóch stoi. Ja bym chciał znaleźć koszulę denim, czy jakoś tak ona się nazywa. Po co się da? Bo one są fajne. Fajną ochronę ma. No, długopis, chcesz? Nie, nie. Ja te kurwa widły jebane muszę naprawić w końcu. Albo znaleźć nowe. No tak, tylko tutaj żadnej ani taśmy nie ma, nic. O kurwa, o kurwa, dobra, trochę ich jest, co? Trochę ich jest. Duszkę złapałem. A, to ściana w ogóle. Możesz przechodzić przez te ścianki. Długopis. Gra ci coś sugeruje. Nie, nie, nie. Nie odważę się. Dobra, tu kurwa. Może faktycznie nie będę miał broni, to już. Tam jest jakiś budynek taki dziwny. Ale tu jest horda za to. Jeszcze kurwa budzik, naprawdę? Ja nie słyszę w ogóle tych budzików, nie wiem czemu. Bo mi na ręku chyba dzwoni. Tip, jak cię pierdolę tym pilopem, to się kopytami nakryjesz. A, bo ja zapomniałem ten. Że to PvP jest. Tyły, tyły, tyły. Idzie kolejny, uważaj. Nie słyszysz, jak mi dzwoni? Nie.
Co słyszę? Psa nie słyszę. Wory, tam jest, jeszcze ich jest trochę. Kurtka skórzana, rękawiczki skórzane. Co wezmę, proszę. Mi wkurwia ten budzik. Uważaj. Nie, no nie rób tak. Chciałem tego w czarnym uderzyć, no i wzięło mi i walnęło tą babkę. Bo tu coś było na ziemi, co chciałem powiedzieć. Nie. Kółko z kluczem? Właśnie też znalazłem. Nie wiem czemu. Ciekawe, nie? A już widziałem czy zębiaku. No właśnie, czy klucz zwykły? Tak. Ale kółko z kluczami? Tak jakby człowiek. Taki w trzech podrzędnym razem w zębiakach. To faktycznie dziwne. Nic tu nie ma. O, i tu jest ten budynek, patrz. To tak, tu już jakiś zębiak, dwa, nawet trzy idą. Trzeba uważać, ja mam zadyszkę. Więc póki jeszcze mogę, to chwilę usiądę na ziemi. Częściej one się tam zbugowały. Ja sobie muszę zapalić. A ja nie mam tego zapalniczki chyba. Ja nie mam zapalniczki. Nie masz zapalniczki? No nie. To masz. A ty dwie masz? Nie, ale no, zaraz mi oddasz. Dobra. Ty tu jest więzienie, czy mi się wydaje? Samochód. Hunting Lodge. Może... O kurde. Panie. Co tu się... Tu jest od cholery broni, reszta jest sklep z bronią. O. Ale to nie mamy jak tego rozwalić. Poczekaj. Patrz. Wujek Shiro zrobi. Zresztą masz Kirov na to. Jaki Kirov? Aha. To potrzebuję chwili, więc mi zdepuj. Kurwa nożem kupamy. T-shirt wojskowy leśny. Kurz. Kurtka wojskowa leśna. Ej ty. Bo ja bym sobie założył w sumie tą wojskową chyba. Kurtkę? No. Dam ci moją. Dobra. Chociaż może tam będzie jeszcze jakiś taki. No pewnie. Ej, co to jest za generator po prawej? Kilo w kolejny. No pierdziele, ile broni, pręty spawalnicze. To jest za dziwny generator. Nóż myśliwski, siekierko. Kominiarki. Siekierkę zbieraj. Strzelba i no... Karabiny! Ile? Magazynków. Czekaj, na razie tego nie zbieram. Ile broni? Spodnie wojskowe, miejskie, szare. T-shirt wojskowy pustynny, kurtka wojskowa leśna, nówka sztuka. O, ubieram. Świeczka, na chuj świeczka. Durgeon Magazines. Zombie. Widzę. Uważaj, bo może być ich więcej. Muszę wywalić tą starą. I nie chodzi mi tu o matkę. Nawet o tym nie pomyślałem. A ja pomyślałem właśnie. Ty, kominiarka jaka zajebista. Tylko no ja mam maskę. Dobra, ale patrz, może ci się przyda. A ja nie mogę. Na podłodze leży. A nie mogę. Tutaj jest od chuja broń. Aha, chuj. Kominiarka i t-shirt wojskowy. Czapka z deszkiem wojskowe, jakbyś chciał. Kolejne świeczki. Nie no, ja mam ten hełm, ten wieszaki.
Na górze też coś jest. Aha, dobra, gówno jest, nic nie ma. Radiostacja. Lina, płachta, świeczka. Maczeta! No. Proszę go główny. Gitara. To mi się podoba. Kurde, ale mi brakuje. Brakuje mi broni jakiejś lepszej. To jest normalnie chatka. Widelec do mięsa. Wider pomidorowy. Garnki. Kukurydza. Tabletki przeciwbólowe. O, to zbieramy. Jak właściciel kurwa nie przeżył? Że co? Jak właściciel nie przeżył? Nie wiem, nie mam pojęcia. Przecież to trzeba być... Nie no, ja nie mogę się odzywać. Czemu nie możesz się odzywać? No bo ja chciałem powiedzieć, że to trzeba być idiotą, żeby zdechnąć tako, z takim nutem, a sam zdechnąć z takim. Może lekko gorszy. No było dobre, to ci się udało. I sobie trochę racji miałeś. Ech, kurwa. Coś nam się dobija. Surgeon magazine for experts. For experts? Tak. Zbieraj, ja mam for beginners. Surgeon magazine for dummies też mam. Pierwszy tam to, co jest for dummies. Ja mam zapalniczkę, a nie, bo to jest twoje. No właśnie, ja mi się palić chcę. Dobra, to ci zaradam. A to też to w sumie zapalę. Dobra, to sobie zapalę. Chyba razem na zewnątrz, bo tu ząbek się tłucze. Dobra. Chyba tylko. Problem jest taki, że mam tak, niepokój i mam również duży wysiłek, ledwie mogę biec. Ale to sobie odpocznij. Łatwo powiedzieć, jak ci się ząbek tłucze do drzwi. O kurwa, o nie, nie, nie. Cztery sztuki, ty musisz wyjść. Musisz przyjść tutaj na zewnątrz. Nie wiem czemu, ale moja postać w jednej chwili zaczęła wolno atakować. Zmuszona jest sobie. O kurwa, kolejne zombiaki. Dużo ich jest. Ile? A gdzie ty? Jestem przed tym garażem. No. Żyjesz? Żyję. Ja pytam, czy przeżyjesz? A, czy przeżyję?